biedaczek, żartowałem. Już mi się wydawało, że przerwało nagrywanie, bo mi się ten tutaj licznik FPS-ów zbugował, ale jest chyba ok, myślę. Zobaczymy. No i super, to... Moment. Do tej pory nie prześwietliłem. Ona ma walkę. Nawet tego chyba nie będę komentował, jak po prostu, kurwa mać, ten... Dlaczego bohaterowie, których zdobywamy w trakcie, mają tak bezużyteczne umiejętności dla ich klasy? Walka dla minicha, no bardzo, bardzo przydatne, naprawdę. O Boże, tylko nie oni. Ale tu jest drzewo, które nam podniesie level, więc myślę, że warto z nimi o to zawalczyć. Dobra, standardowo cofnąć się. Oj, mogę ich w zasięgu mieć, świetnie. A jednym strzałem to ja po prostu ich kasuję praktycznie. Więc jest, powiem wam szczerze, że fajnie. O, on może tych sieknąć. Au. No nie powiem, że mnie to zabolało. Dobra. No to teraz zrobiło się nieprzyjemnie. Dobra, tych walni. Ale przynajmniej gryfy mamy na hita. Dobre chociaż tyle. Ale tutaj wdrożę procedurę bezpieczeństwa pod tytułem sanktuarium. Bo już są za blisko. Teraz dziel tych. Ty się nie ruszaj. Dobra, trzeba będzie zaraz interweniować. Dobra, sprawdźmy, czy zadziała boska interwencja. Niestety nie zadziałało. Tu mam... Dobra, wal w gryfy. Chociaż tyle zrób. Ty rzuć heala na siebie. Gdzie jest grupowe? A, tu jest uzdrowienie. Dlaczego nie mogę na siebie rzucić uzdrowienia? A, tak, bo jestem nietykalny jeszcze. Dobra. Ała. Dobra, troszeczkę stracę pikinierów, ale nie szkodzi. Teraz użyj boskiej interwencji. Ty dalej jesteś bezpieczna, więc w sumie... Defend. Teraz trzeba się tych pajaców pozbyć. Proeto tankuje. W dupie ma. Spoko. Dobra, ale Lordzie Lysandierze, prosiłbym o pozbycie się tych gówien. Gdzie jest grupowy heal? Ty się nie ruszaj. A ty ich powystrzelaj. Znowu pomyliłem bohaterów.
Cyk, cyk. Gru jak zwykle grupowy heal. Wygląda na to, że te sanktuarium działa tak długo, dopóki się nie ruszymy i wcześniej się nie skończy. Co jest bardzo dobrą informacją dla mnie. Weź ich po prostu jebni. Ty to samo. No, kosztowało mnie to 3 wilczki i 12 pikinierów, spoko, zwłaszcza, że połowa wraca, no to jest wszystko okej. Znaczy, że jednostki zauważyłem i tak z nich nie korzystam za bardzo, więc oni nie są zbyt dużą wartością dodaną. A mnie niestety nie... no nie. Trzeba będzie wrócić. Wydaje się, że ja mam szansę zdobyć te kryształki. Te klejnociki. O nie! Nie zrobicie mi tego po raz... Minotaury, niech mnie już atakują. Niestety są sparowane z meduzami. Gdzie wolałbym, żeby nie były. Dobra, proszę to zasłonić. Wiesz co, sprawę to rzuć z aktuarium na razie. I teraz rozumiem, że są bezpieczni. Ale ty też na razie unikaj strzelania. Niech oni do nas podejdą. Za to niech na Lysandierze się skupią w całości. Dobra, pamiętaj, musimy pamiętać o tym, że jedna meduza to wciąż jest zagrożenie. No ale z tego zagrożenia się pozbyliśmy. O, już nie działa. Nie działa chyba efekt. Może rzucić jeszcze raz sanktuarium? Nie można. To nie fajnie. Ale w takim razie grupowe błogosławieństwo. Dobra, zasłaniać Proeto. On jest ważny. Super. Zaneguj. No. Dobra. Przydałby mi się mass slow, ale niestety obawiam się, że nie będzie mi dane. Spokojnie, nasi rycerze sobie dadzą radę. A jeszcze z pomocą moich wiernych kapłanów, no to... I co on, jakie ma zaklęcie? No tak myślałem. Nic innego w sumie nie używałem. A czemu by nie? A, to takie buty. Ciekawe te zaklęcie. Dobra, ale... Nie wiem, jak je rzucić nawet. Dobra, mniejsza o to. Nie będziemy się bawić w tą... Dobra, atakuj. Fuck. Ała.
nie bolało. Dobra, no to kolejna walka wygrana. A tutaj jest jakiś garnizon. Standard, to on może przydałoby się to zdobyć. Ale to zaraz zrobimy. Dobra, spróbujmy się z nimi. Dobra, dupsko będzie bolało, to jest pewne. Bo to są ifryty. Jedne z najgorszych główien dostępnych, możliwych. Dobra, ale mamy na to procedurę, myślę. Procedura jest taka, że rzucamy sanktuarium i kapłanami nie robimy nic. I zostawiamy wszystko w gestii naszych dzielnych rycerzy. Dobra, wytankujemy. Boże, ale ta tarcza jest naprawdę masakryczna. Chwila, czy ja mogę slowa rzucić na nich? Chyba mi się wydaje, że chyba możemy. Możemy. Teraz masz śmiesznie mały zasięg. Już dostajemy w pipę. No ale cóż. Dobra. Podejrzewam, że tarcza go wykończy, więc na razie w nich. Dobra, interweniować. Można ich jeszcze bardziej spowolnić? W sumie nie wiem. Nie, to nie będzie dobry pomysł. Ale przydałoby się, żeby oni przytankowali, więc ja chciałbym rzucić magiczną... Znaczy zbroję. Albo się po prostu pomodlimy. No to mamy pecha. Ze wszystkich bohaterów, jakich mamy, jedyny, który nie ma pieśni pokojów, co byłoby tutaj bardzo... Dobra, już jest bardzo źle. Chciałbym pieśń pokoju. Chociaż czy jest faktycznie tak źle? Nie wiem. No powiem wam, że ten Lysandier nieszczęsny nie pomaga. Pieśń pokoju, pieśń pokoju. Głośmy pokój, kochajmy się. No to żeśmy się pokochali. Grupowa ochrona przed chaosem. Dźgaj kijem. Nie, o, już zły czar by poszedł i byłaby katastrofa. Muszę pamiętać, że ona też ma boską interwencję. Właśnie, w ogóle może powinienem... gdzie jest egzorcyzm? Egzorcyzm. Jest. Może powinienem zrobić o to. To byłoby bardzo pomocne.
Dobra, rzucili się na pikinierów, proszę bardzo. W końcu Lysandir może coś zdziałać. Czy masz na tyle mocy, żeby pozbyć się Ifrita? No prawie. Dobra, jeden Ifrit nie jest już aż taki groźny. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Najgorsze walki są te z udziałami Ifritów. No i super. Mamy zabezpieczenie. Dobra, to kapłani już nic nie róbcie. Wy też nie. I dajcie zawodowcom się zająć problemem. A jebnij go. Jeb! Z piąchy i leży. Dobre to było. A, my się nawet tędy nie możemy dostać. Spoko, bo nie mamy klucznika, więc troszeczkę niepotrzebne to było, ale co zrobić. I widzę, że mam... A ile ja potrzebowałem? Chyba 25, więc spoko. Jeszcze tutaj wrócimy. Złota mamy już, myślę, że wystarczająco, więc oczywiście bierzemy doświadczenie. No, co za menda. Co jest tam przejście? Nie wiem. O, ale tu możemy dokonać wymiany. Więc spoko, dokonajmy sobie. Cyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i już mamy na nowy poziom. No to chodźmy. Nie ma co tracić czasu. Dobra, tylko chyba się jeszcze policzymy z tym gagatkiem. Albo go zignorujemy. I proszę bardzo, po poziomie na jednostkę. Zwiat. A, to jest niepotrzebne. Magia na poziomie eksperckim. Walka na poziomie... To będzie potrzebne. Talent magiczny. A niech będzie wskrzeszanie. Dobra, chodźmy zająć się tym gagatkiem, bo nie ręczę za siebie. Chociaż nie jestem pewien, czy to dobry pomysł, żeby się tak cofać. No ale cóż. Najwyżej powtórzymy misję. Trudno się mówi. Tylko, że on teraz pewnie będzie miał dużo pikinierów. Bo no już wyjął tych. Pierwszym ostrzeżeniem o nadchodzącym ataku była reakcja. Dobra. Dobra, co my tu mamy? Jakiś random encounter. Spoko. Dobra. Poradzimy sobie. A w sumie użyjemy sobie ich jako zasłony. I w sumie myślę, że tu też za bardzo nie będą nam potrzebni na boska interwencja, no to rzucimy sobie sanktuarium.
Dobra. Te małpy są najgroźniejsze, więc wykończone. No i po walce. Tylko, że gdzieś tam zniknął nasz niebieski gagatek. Chyba poszedł tam dalej. Tak, on jest tam. No i podpisał... Nie, zaatakował. O-oh. Dobra, mamy się czego obawiać. Bo troszeczkę tych sił ma. Dobra. Zasłuj naszych kapłanów. Dobra, kto to jest? Orin. Warto się nim przejmować, bo mi się nie wydaje. Chociaż może warto się nim przejąć. Jedno jest pewne, na niego musi jak najszybciej polecieć slow. Nie no, myślę, że to jest walka do wygrania, mimo wszystko. Dobra, to w takim razie, na razie rzuć sanktuarium. Pozbądź się tego gagatka. Dobra, ty jesteś dużo lepszy w walce wręcz. Więc... Ciśnij w nich. No i proszę bardzo. Ponad połowa kawalerzystów już jest historią. Dobra, na razie wstrzymaj się. Ty też na razie nic nie rób. Ty się uzdrów, skoro już masz takie zajebiście przydatne spele. Dobra, troszeczkę nas już masakrują. Dobra, wy tam sobie z nimi poradzicie już. Ała. Dobra, trzeba interweniować. No kurde, no. Nie wierzę. W sumie będziemy potrzebowali... Dobra, to niech może... Pozbądź się tego pajaca. Dobra. Teraz chciałbym, żebyś slow na nich. Zobaczycie, że większość walki by... Dobra, to może być problem. Ale nie dla mnie. Dobra, Lane. Musisz sobie z nimi poradzić, przykro mi. Dobra. Grupowy bless. Dobra, ty tu jesteś definitywnie najgroźniejszy. Byłeś. Teraz zobaczmy, jaki ma ruch, bo on dalej... A nie, już chyba nie ma slowa, bo mu chyba zdjęli. Dobra, czekajcie, czekajcie. Niech przeanalizuje sobie sytuację. Ły. Dobra, wiecie co?
Myślę, że zbroja będzie dobrym pomysłem. A ty idź się napierdalać z nim. Dobra, a od ciebie oczekuję tego, żebyś... Jako, że to jest ich jedyna jednostka, która może nam być sprawiać problemy, to pieśń pokoju. Przewidziałem to. Spokojnie. Nie ma. On mi jeszcze zginął gdzieś po drodze. Nie zauważyłem tego, szczerze mówiąc. Dobra, ty go po prostu uspokajaj cały czas. I on będzie już bezużyteczny. A ty pozbądź się jego. Dziękuję. Proeto. Co bym od ciebie chciał? To jest dobre pytanie. Ty też masz pięść w pokoju z tego, co pamiętam. Tylko ciężko będzie ją znaleźć. O, tu jest. Bardzo dobrze. Zgadź się kijami. Dobra, pozbądźmy się kapłana. No i w taki... No i po prostu go sobie rozstrzelajmy. Proeto, ile u ciebie zada? No i proszę bardzo, wygraliśmy bitwę. Spójrzcie teraz na moje straty i spójrzcie sobie teraz na ich straty. No i mamy fajne itemy przy okazji. Wszystko do Lysandiera, potem to najwyżej jakoś ogarniemy. Dobra, zobaczmy. Trochę lipa. Ale wiecie co? Już widzę, że mamy godzinę nagrania, a mój program do montażu bardzo nie lubi takich długich materiałów. To ja tylko jeszcze w sumie wykonam sobie te ostatnie bitwy. I zakończę na dzisiaj odcinek. A, misklik, trudno. Dobra, byle jakim czarem już. Dobra, no to w takim razie to by było na dzisiaj na tyle, a póki co mówił Marshall i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.